Kochani, ostatni punkt wycieczki to plaża Waj. Kochani, to jest po prostu taki fotoorgazm, tutaj nic nie trzeba komentować, po prostu trzeba wziąć samochód lub przyjechać na wycieczkę z Itaką, pokąpać się. Wytrzymy tu się prawie 4 godziny, są fajne tawerny, fajne restauracje, także plaża Waj jest dla każdego i naprawdę jest super. Zobaczcie te obrazy. Stwierdzam z Batką, że opinie o plaży Waj są bardzo różne, ale muszę powiedzieć taką rzecz, że mojej opinii subiektywnej, ale bardzo ważnej w tym kraju, plaża Waj jest zajefajna. Dlaczego? Słuchajcie, jest tu i komercja, i są tu i klimaciki między palmami, jest spokój, cisza, jest plaża na turystów, jest zajebiste żarcie, słuchajcie, no zajefajne żarcie w fajnej restauracji, dobra kawa w dobrych cenach. Batka tu wymyśliła taką wersję, że przyjeżdżacie pierw, kochani, nie inaczej, pierw przerwa na siku i kawę w City, później słuchajcie, wpadacie do monastyru. Doznania duchowe. Doznania duchowe i dopiero byczycie się na plaży. Ja trochę robię co inaczej, pierw plaża, później doznania duchowe i kawa w City, ale tą wersję, którą wy bierzecie, to nam możecie napisać, bo zobaczcie, jakie tu są klimaty. Oprócz tej komercji jest naprawdę cicho, spokój z tyłu, rodziny z dziećmi tu się rozkładają. Naprawdę plaża Waj zasługuje, żeby tu przyjechać. Jest gdzieś spać przez. Tak, słuchajcie, samochodem tu już jest poezja, ale naprawdę nawet z biurem podróży i taka, którym byśmy przyjechali, to jest super, bo słuchajcie, my tutaj siedzimy 4 godziny, popływaliśmy, zjedliśmy fajny lunchek, słuchajcie, zdjęcia się zrobiło, dronik polatał 2 razy, no po prostu poezja. Także no faktycznie, nawet słońce nam świeci. Tak, słońce, no mimo że mam większy dzień, to na słońce świeci, słuchajcie. No takie prawdziwe Karaiby, słuchajcie, greckie. Także ja na pewno rekomenduję plaży Waj i wam też polecam i no nie wiem, no zobaczcie parę krajobrazów, parę dzikich rzeczy, bo to każdy pokazuje ten piasek, a zobaczcie, jakie tu są fajne klimaciki. Prawda, Batko? Bardzo ładnie. Tak. Zapraszamy. Obracam trochę kamerę. Zapraszamy na plażę Waj. Teraz słuchajcie, tu parę obrazków wam puszczę. Zagospodarowaną, w której w tej chwili jesteśmy. Tak. Nie trzeba wynajmować leżaka, można się rozłożyć w tym bardziej dzikim terenie, który teraz widzimy. Tak. Ale jeśli ktoś ma chęć, leżaki z parasolami. Tak. Słuchajcie, możecie sobie nawet kanapkę przywieźć, jak nie chcecie tutaj zjeść coś, ale naprawdę ceny są przyzwoite. Dobry serwis. Dobrze karmią. Tak, dobrze karmią. Tak, tak. Zadowoleni. Serwis czyściutko, są toalety, słuchajcie. Przebieralnie, dobry parking, dobry dojazd. Więc to jest tak troszkę poukładane, naprawdę, no wydaje się, że za bardzo, ale naszym zdaniem, no, no taki jest czas, taki świat, że no nie zawsze to musi być syf byle jak. Fajny grecki porządek i na pewno my polecamy. Trzymajcie się, Efharisto, Yamas. Do zobaczenia, Efharisto. Do zobaczenia, Yasas.